21 godzin i 11 minut. Serdeczne brawa! We are the champions! Niesamowicie zasłużone przez 35 śmiałków! Na środku płyty boiska 45 stopni, natomiast z kolei wczoraj w pełnym deszczu przy 15 stopniach graliśmy. Zupełnie co innego i tutaj problem między innymi to, co pan mówiła, czy takie kłopoty z tego rodzaju. My nie mieliśmy nawet, nie byliśmy przygotowani na to, że trzeba będzie mieć tyle odzieży. Musieliśmy dla chłopców, którzy przyjechali spoza Osielska do nas. A przyjechali skąd? Tak, bo może teraz kogoś nie pominął. Bełchatów, Kutno, Mińska Górka, Mazowsze, Bydgoszcz, Warszawa, Bydgoszcz, no nie chciałem teraz tych chwil tak patrzę, żeby kogoś tam nie pominąć. Piła, o Piła, Rzecz Piła. No tej grupa osób, której musieliśmy pomóc, a oni z kolei pomogli, ja jestem im wdzięczny, że nam pomogli. No i przede wszystkim bardzo tutaj ja bym chciał podziękować prezesowi Janie Harmozie, bo to w zasadzie ja tylko pociągnął, ale potem już organizował to w największym skali właśnie prezes klubu. Mnóstwo rzeczy załatwił logistycznych, dlatego tak to wygląda pięknie, jak Państwo widzą. No i sukces w zasadzie to można podziękować prezesowi. Janek, teraz przedstaw się z Jacek, czy gdyby było trzeba, podjęlibyście się jeszcze raz podobnego przedsięwzięcia? Ja przed chwilą któremuś dziennikarzy mówiłem, że bym się zastanawiał, ale to tak przekornie chyba. Tak, w tej chwili mamy zupełnie inne, już w tej chwili mamy inną wiedzę, inne doświadczenie. To przede wszystkim wiemy, jakie błędy popełniliśmy, co można by było zrobić, żeby zagrać spokojniej, znacznie dłużej, kiedy są te kryzysy, jak trzeba się przygotować, chociażby przyjeżdżając znacznie większą tormą wyładowaną suchymi ciuchami, bo to, co my mieliśmy, się okazało zbyt skromne, ale na szczęście ci nasi wszyscy przyjaciele, którzy tutaj byli wokół boiska, bardzo szybko dostarczali nam powodzianą, tak nie chcę to urazić tych, którzy mają w tej chwili problemy w Polsce całej, bo nas troszeczkę ten deszczyk podlał, ale było to też utrudnienie, bo graliśmy w
niskich temperaturach, przy mokrych butach, mokrych skarpetach, stroje tak się były do suchej nitki przemoczone. I to była ta rzecz, która troszkę nas zaskoczyła. Każdy pewnie przyjechał z jedną pelerynką, z jedną kurteczką, dwie, trzy pary skarpet, bo było gorąco, było ciepło i byliśmy nastawieni na to, że będziemy walczyć na tym upałem. A to się okazało, że musieliśmy walczyć niemal z wszystkim oprócz śniegu i gradu. A był jakiś taki rzeczywiście moment, kiedy pomyśleliście, że nie damy rady, tak, to jest koniec? Ja byłem bardzo zdziwiony, bo to już było na samym początku, to już było po pierwszej dobie. Z tego co wiem, mocno dosyć zaczęliście, chyba tak, za mocno. Tak, to było właśnie spowodowane tym, że chcieliśmy pokazać, tak, ja też to młodych ostrzegałem jako doświadczony, też mi się udało maraton kiedyś przebyć i wiem, to znaczy kryzys. My właśnie zaczęliśmy tak, że bardzo szybko dostaliśmy takie zadyszki i potem trzeba było zwolnić, trzeba było lepiej racjonować ten czas wolny, tym bardziej, że graliśmy w składzie takim, no można powiedzieć, niepełnym, nieoptymalnym. Teraz widzimy, że następnym razem trzeba było być naprawdę pełny skład 20-osobowy, żeby było dublowanie drużyny, plus jeszcze rezerwowi. No, w naszym chociażby zespole mieliśmy aż dwie takie poważne, jedną kontuzję i poważną chorobę, bo kolega zachorował na anginę i nam praktycznie na prawie 2-3 doby wypadł ze składu, a to trzeba było uzupełniać tymi, którzy musieli schodzić z boiska, krócej spali przez to. To się gdzieś tam kumulowało. Bardzo uważać właśnie z tym dzieleniem, z tymi dyżurami, no bo tak się okazało więcej faktycznie, że bywaliśmy na wojsku, nie się poszywaliśmy. To były jakieś sytuacje, że kogoś nie można było podchodzić na przykład? Nie. Czy raczej wszyscy byli tak zmobilizowani, że nawet na tym wielkim zmęczeniu... To znaczy nie, na pewno zawsze ten pierwszy moment przebudzenia, tak. Obojętnie, czy to była noc, czy dzień, już niektórzy byli tak zmęczeni, że... No, kiedy wstawania, sam powiem, że wszystko mnie bolało, każdą kosteczkę czułem. I dojście z namiotu tutaj do schronu, przygotowanie się trwało zawsze kilkanaście minut. No, ale potem jak już przebiegł się, zagrał chwilkę, już nabierał jakąś wigoru. I szczególnie to było potem właśnie takie zaskakujące dla większości, że po przejściu tego kryzysu potem praktycznie to się grało jak w transie. Tak patrząc na was, to moglibyście jeszcze dalej chyba grać. Tak, dlatego zrobiliśmy chyba i sobie, i przyszłym tym drużynom, które będą biły te rekordy Guinnessa, ten margines, bo podejrzewam, że jeszcze byśmy mogli pewnie jeszcze myśleć, a jeszcze jedną dobę pociągnąć.